Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 148. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 96. Śpiewajcie Panu pieśni nową, śpiewajcie Panu wszystkie krainy, śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię. Dzień po dniu głoście jego zbawienie Rozgłaszajcie jego chwałę wśród narodów jego cuda pośród wszystkich ludów Bo wielki jest pan i godzien wielkiej chwały Wzbudza on większy lęk niż wszystkie bóstwa bo wszystkie bóstwa pogan to ułuda a pan uczynił niebiosa Przed nim kroczą majestat i piękno potęga i chwała w jego przybytku Oddajcie panu rodziny narodów, oddajcie panu chwałę i uznajcie potęgę, oddajcie panu chwałę jego imienia. Nieście ofiary i wchodźcie do jego przedsionków, oddajcie pokłon, odziani w święte szaty. Zadrżyj cała ziemia przed jego obliczem, mówcie wśród Pogan, pan jest królem, umocnił świat by się nie poruszył. Ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość. Niech się cieszy niebo i ziemia raduje, niech huczy morze i to co je napełnia. Niech się wesolą pola i wszystko co jest na nich. Niech się także radują wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo nadchodzi. Bo nadchodzi, aby sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, zgodnie ze swą prawdą, narody. Dziś rozpoczynamy studium kolejnej księgi Starego Testamentu, pierwszej księgi kronik. Przed nami niełatwe zadanie. Będziemy uczyć się cierpliwości i skupienia naszej uwagi. Rozdziały od pierwszego do trzeciego pierwszej księgi kronik przedstawiają bowiem szczegółową genealogię od Adama do potomków Dawida, ukazując linie przodków, które są kluczowe dla historii Izraela. Genealogie te. Nie tylko dokumentują rodowody ważnych postaci biblijnych, ale także ukazują ciągłość linii mesjańskiej, która prowadzi do Jezusa Chrystusa. W ten sposób te rodowody stanowią ważne tło dla zrozumienia historii zbawienia: Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Jeret, Henoch, Metuszelach, Lamek, Noe, Sem, Ham i Jafet. Synowie Jafeta, Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. Synowie Gomera, Aszkanas, Rifat i Togarma. Synowie Jawana, Elisza i Tarsisz, Kittim i Dodanim. Synowie Hama, Kusz, Misraim, Put i Kanaan. Synowie Kusza, Seba, Hawila, Sapta, Rama i Sapteka. Synowie Ramy, Saba i Dedan. Kusz jeszcze był ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Misraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lechabitów, Naftuchitów, Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, z których wyszli Filistyni. Kanaan zaś był ojcem Sydona swego pierworodnego, potem Heta oraz Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty, Chivity, Arkity, Synity, Arwadyty, Semaryty i Hamatyty. Synowie Sema: Elam, Aszur, Arpachszat, Lut i Aram. Synowie Arama: Uz, Hul, Geter i Meszek. Arpachszat był ojcem Szelacha, a Szelach Ebera. Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Pelek, gdyż za jego dni ziemia została podzielona, a imię brata jego Joktan. Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Hasarmaweta, Jeracha, Hadorama, Uzala, Dikli, Ebala, Abimaela, Saby, Ofira, Chavili i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana. Sem, Arpachszat, Szelach, Eber, Peleg, Reu, Seruk, Nachor, Terach, Abram, to jest Abraham. Synowie Abrahama, Izaak i Izmael. Oto ich rodowód. Pierworodny Izmaela, Nebajot, potem Kedar, Adbel, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadat, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma. Ci byli synami Izmaela. Synowie Ketury, drugorzędnej żony Abrahama. Urodziła ona Zimrana, Joksana, Medana, Midiana, Jizbaka i Szułacha. Synowie Joksana, Saba i Dedan. Synowie Midiana. Efa, Efer, Henoch, Abida i Elda. Wszyscy ci byli synami Ketury. Abraham był ojcem Izaaka, synowie Izaaka, Ezaw i Izrael. Synowie Ezawa, Elifas, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach, Synowie Elifaza, Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna i Amalek. Synowie Reuela Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Synowie Seira. Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Dishon, Eser i Dishan. Synowie Lotana. Chori i Homam. Siostra Lotana, Timna. Synowie Szobala. Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibeona. Aja i Ana. Synowie Any. Dishon. Synowie Dishona. Hamran, Eshban, Jitran i Keran, synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Jaakan, synowie Dishana, Us i Aran. Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomu, zanim jakikolwiek król panował nad Izraelitami. Bela, syn Beora, a nazwa miasta jego Dinhaba. I umarł Bela, a w jego miejsce królował Jobab, syn Zeracha z Bosry. Umarł Jobab i w jego miejsce królował Husham z kraju Temanitów. Umarł Husham i w jego miejsce królował Hadat, syn Bedada, który poraził Madianitów na polach Moabu, a nazwa miasta jego Awid. Umarł Hadat i w jego miejsce królował Samla z Masreki. Umarł Samla i w jego miejsce królował Szaul z Rechobot nadrzecznego. Umarł Szaul i w jego miejsce królował baal Hanan, syn Agbora. Umarł Baal-Hanan i w jego miejsce królował Hadat, a nazwa miasta jego Pai, imię zaś jego żony Mehetabel, córki Matredy, córki Mezachaba. Umarł też i Hadat. Naczelnikami szczepów Edomu byli naczelnik Timna, naczelnik Alia, naczelnik Jetet. Naczelnik Ocholibama, Naczelnik Ela, Naczelnik Pinon, Naczelnik Kenas, Naczelnik Teman, Naczelnik Mipsar, Naczelnik Magdiel, Naczelnik Iram. Ci byli naczelnikami Edomu. Oto synowie Izraela. Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aser. Synowie Judy. Er, Onan i Szela. Ci trzej urodzili się mu z bat kananejki. Lecz er pierworodny Judy okazał się złym w oczach pana i spotkała go śmierć. Także synowa jego Tamar urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu: Synowie Peresa Hesron i Hamul. Synowie Zeracha Zimri, Etan, Cheman, Kalkol i Darda. Wszystkich ich pięciu. Synowie Karmiego, Akar, który zatrwożył Izraela z powodu kradzieży rzeczy obłożonych klątwą. Syn Etana, Azariasz. Synowie Hesrona, którzy mu się urodzili. Jerachmel, Ram i Kelubaj. Ram był ojcem Amminadaba, Amminadab zaś Nachszona, naczelnika potomków Judy. Nachszon był ojcem Szalmy, a Szalma Boza. Boz był ojcem Obeda, a Obed Jessego. Jesse był ojcem pierworodnego Eliaba, drugiego Abinadaba, trzeciego Shimei, czwartego Netaneela, piątego Raddaja, szóstego Osema, siódmego Dawida. A siostrami ich były Seruja i Abigail. Synowie Serui: Abiszaj, Joab i Asachel, trzej. Abigail zaś urodziła Amasę. Ojcem Amasy był Jeter Izmaelita. Kaleb, syn Hesrona, miał Jerjota ze swoją żoną Azubą. Oto jeszcze jej synowie Jeszer, Szobab i Ardon. A gdy umarła Azuba, Kaleb wziął sobie za żonę Efratę, która mu urodziła Chura. Chur zaś był ojcem Uriego, a Uri Besaleela. Potem zbliżył się Hesron do córki Makira, ojca Gileada, wziął ją za żonę, gdy miał 60 lat, a urodziła mu Seguba. Segub był ojcem Jaira, który miał dwadzieścia trzy miasta w ziemi Gilead. Gesur i Aram zabrali osiedla Jaira i Kenat z przynależnymi sześćdziesięcioma miejscowościami. Wszyscy oni byli synami Makira, ojca Gileada. Po śmierci Hesrona w Kaleb Efrata, żona Hesrona, Abija, urodziła mu Ashura, ojca Tekoa. Synami Jerachmeela, pierworodnego Hesrona, byli Ram, pierworodny, Buna, Oren, Osem i Achiasz. Miał też Jerachmeel inną żonę imieniem Atara. Ta była matką Onama. Synowie Rama, pierworodnego Jerachmeela, Maas, Jamin i Eker. Synami Onama byli Szammaj i Jada. Synami Szammaja Nadab i Abiszur. Żona Abiszura, która miała na imię Abichail, urodziła mu Achbana i Molida. Synami Nedaba Selet i Appaim. Selet umarł bezdzietny. Synem Appaima Jishi. Synem Jishiego Szeszan. Synem Szeszana Achlaj. Synami Jady, brata Szammaja, Jeter i Jonatan. Jeter umarł bezdzietny. Synami Jonatana, Pelet i Zara. Ci byli synami Jerachmeela. Szeszan nie miał synów, tylko córki, ale miał sługę Egipcjanina imieniem Jarcha. Dał przeto Szeszan słudze swemu Jarsze, córkę swą za żonę i urodziła mu Attaja. Attaj zaś był ojcem Natana, a Natan Zabada. Zabat był ojcem Eflala, a Eflal obeda. Obed był ojcem Jechu, a Jechu Azariasza. Azariasz był ojcem Helesa, a Heles Eleasy. Eleasa był ojcem Sismaja, a Sismaj Shaluma. Shalum był ojcem Jekamiasza, a Jekamiasz – Elishame. Synowie Kaleba, brata Jerachmeela. Mesza, jego pierworodny, który był ojcem Zifa i Mareszy, ojca Hebrona. Synowie Hebrona: Korach, Tappuach, Rekem i Szema. Szema był ojcem Rahama, ojca Jorkeama, a Rekem był ojcem Szammaja. Synem Szammaja był Maon, a Maon był ojcem Betsura. Efa, drugorzędna żona Kaleba, urodziła Harana, Mose i Gazeza. Haran był ojcem Gazeza. Synowie Jechdaja – Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Efa i Szaaf. Drugorzędna żona Kaleba, Maaka, urodziła Szebera i Tirhane. Urodziła ona także Szaafa, ojca Madmanny, oraz Szewe, ojca Magbeny i ojca Gibea. Córką Kaleba była Aksa. Ci byli synami Kaleba. Synami Hura, pierworodnego Efraty, Szobal, ojciec Kirjat Jearim, Salma, ojciec Betlechem, Haref, ojciec Betgader. Szobal, ojciec Kiriat-Jarim, miał synów, Haroego, połowę manachtytów, oraz rody Kiriat-Jarim, Jitrytów, Putytów, Szumatytów i Mishraitów. Od nich wyszli Soreatyci i Esztaulici. Synowie Salmy, Betlechem, Netofatyci, Atrot-Bet-Joab, połowa manachtytów, Soreici, Rody pisarzy mieszkających w Jabes: Tyreatyci, Simeatyci, Sukatyci. Ci są zatem Kenitami pochodzącymi od Hammata, ojca domu Rekaba. Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Amnon z Achinoam, Izraelitki, drugi Daniel z Abigail, pochodzącej z Karmelu, trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru. Czwarty Adoniasz, syn Hagity. Piąty Szefatiaz z Abitali. Szósty Jitream z jego żony Egli. Sześciu mu się urodziło w Hebronie, gdzie królował siedem lat i sześć miesięcy. Potem królował on trzydzieści trzy lata w Jerozolimie. A synowie, którzy urodzili mu się w Jerozolimie Simea, Szobab, Natan, Salomon czterej z Batrzeby, córki Ammiela. Potem Jibhar, Elishua, Elifelet, Nogach, Nefek, Jafia, Elishama, Eliada, Elpalet, dziewięciu. Wszyscy ci byli synami Dawida, nie licząc synów żon drugorzędnych. A siostrą ich była Tamar. Synem Salomona był Roboam, synem Roboama, Abiasz, synem Abiasza, Asa, synem Asy, Jozafat, synem Jozafata, Joram. Synem Jorama – Ochozjasz, synem Ochozjasza – Joasz, synem Joasza – Amazjasz, synem Amazjasza – Azariasz, synem Azariasza – Jotam, synem Jotama – Achaz, synem Achaza – Ezechiasz, synem Ezechiasza – Manasses, synem Manassesa – Amon, synem Amona – Jozjasz. Synowie Jozjasza Pierworodny Johanan, drugi Jojakim Trzeci Sedecjasz, czwarty Szallum. Synowie Jojakima, Jego syn Jechoniasz, Jego syn Sedecjasz. Synowie Jechoniasza uprowadzonego do niewoli Jego syn Szealtiel, Malkiram, Pedajasz, Szeneasar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz. Synowie Pedajasza, Zorobabel i Shimei. Synami Zorobabela, Meszullam i Hananiasz oraz ich siostra szelomit. Synowie meszullama, Chaszuba, Ochel, Berekiasz, Hasadiasz i Juszapcheset pięciu. Synowie Hananiasza Pelatiasz i Izajasz, syn jego Refajasz, syn jego Arnan, syn jego Obadiasz, syn jego szekaniasz. Synowie szekaniasza Szemajasz, Hattusz, Jigeal, Bariasz, Neariasz i Szafat. Sześciu. Synowie Neariasza. Elioenaj, Ezechiasz i Azrikam. Trzej. Synowie Elioenaja. Chodawiasz, Eliaszip, Pelajasz, Akub, Johanan, Delajasz i Anani. Siedmiu. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 1, wersety od 17 do 31, to fragment, w którym święty Paweł kontynuuje temat jedności w kościele, podkreślając znaczenie mądrości Bożej w przeciwieństwie do mądrości ludzkiej. Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących. Tak więc gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem mocą bożą i mądrością bożą. To bowiem co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.